Słowo numer 77 rodzi chcieństwo 30 czerwca do 20 lipca 2022. Raz po raz, kiedy w otoczeniu bliższym lub dalszym rodzi się dziecko, ludzi wokół ogarnia swego rodzaju euforia. Radość nawet tak chwilowa udziela się tym, którzy dowiadują się o ciąży, widzą mamę z brzuchem albo oglądają swój twocie z sali porodowej. I to jest fajne i to jest w porządku. Niemniej jednak ten wpis chciałabym zadedykować mamom, które nie doświadczyły, nie doświadczą nigdy albo już więcej nie doświadczą tego euforycznego nurtu okołoporodowego. Są na tym świecie mamy, które nie mogą z różnych przyczyn zajść w ciążę, są mamy, które tracą swoje dzieci, te narodzone i te nienarodzone. Są w końcu mamy, które wychowują nie swoje dzieci. Choć nie swoje to dużo powiedziane, może lepszym określeniem byłoby nieurodzone przez nich. Tak się składa, że razem z mężem i synami rozpoczęliśmy tę podróż. To nie podróż adopcyjna po swoje, ale podróż zastępcza po nieswoje. Jak takie dziecko pojawi się w rodzinie zastępczej, to nie ogarnia go ogólna euforia otoczenia, raczej dystans, strach i niepewność, co to będzie i jak to ugryźć. Że im się tak nienaturalnie rodzina powiększyła. Rodzice zastępczy nie wrzucą zdjęcia, bo nie mogą ochrona wizerunku. Nie pochwalą się, że to ich nowe dziecko, bo formalnie nie jest ich, choć uczą się je kochać. Piszę w trzeciej osobie, ale doświadczam tego osobiście tu i teraz. I myślę sobie, że rodzicielstwo zastępcze na ten moment to taki rodzaj cichego i zwykłego rodzicielstwa. Bez fajerwerków, bez oczekiwań, bez pewności, co będzie, ani nawet pewności, co jest teraz. O słuszności tej wyboistej drogi przekonują mnie jedynie słowa Jezusa: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. I tym słowom muszę zaufać, wyrzekając się siebie i swojego rodzicielstwa.